Witam Was serdecznie. Niedziela, godzina 18, mały update'ik z projektu Discovery. Jak widzicie, za moimi plecami są subwoofery zamontowane. Tutaj bardzo duże podziękowania dla chłopaków ze Śremu, Michał i Marcin. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Ciężko było, bardzo mało miejsca. Jak widzicie, dzisiaj postaramy się zrobić zasilanie, podłączyć, potestować. Jak się uda, pokażemy Wam mniej więcej, jaki był start. I zapraszam na materiał. Jedna strona furtek już gotowa, wszystko założone, teraz tylko powiercić dziury. Założyć ozdobne śruby i tak to się prezentuje w całej klasie. Bardzo mnie ciekawi, jak to zagra, zwłaszcza te nowe modele Neo, ale podejrzewam, że na pewno będzie głośno. Jak wspomniałem Wam na samym początku, bardzo, bardzo ważna sytuacja. Trzy różne produkty, które mamy postawione na furtkach. Do tego, żebyśmy mogli demonstrować Wam każdy jeden produkt, który sprzedajemy z serii ósemek. I tak samo mamy z przodu. Z przodu też będziecie mogli zobaczyć poszczególne modele, jak zagrają. Po to mamy konfigurację, bo bardzo dużo osób pytało, dlaczego tyle wzmacniaczy. Dwukanałowy wzmacniacz, który będzie nam zasilał sekcję tylną. W pierwszej kolejności mamy tutaj cztery podłączone Neo. Drugie mamy AC81. I mamy model Sylwestra. Sylwestra zasila dwukanałowa tysiączka, neonówki nam zasila dwukanałowa 2000 i model AC dwukanałówka ASA 1500. Natomiast co do naszego środka, wszystko jest gotowe. Zwróćcie uwagę, że mamy dwa blokery. Jest to spowodowane paroma czynnikami. Pierwszy czynnik jest taki, że chcemy także, tak jak wspomniałem, testować parę rzeczy. Mamy bardzo poważny pomysł na zrobienie z tego coś fajnego, co Wy będziecie mogli to odczuć przede wszystkim na sobie. Więc tutaj testy, testy, jeszcze raz testy. Spodobało nam się, jak to gra przy 8, spodobało nam się, jak to gra przy 10. Bardzo fajnie gra to nawet z niskiej częstotliwości, gdzie jeszcze nie mamy zamkniętej całej przestrzeni. Co do włożenia tego, nie było to takie łatwe. W trójkę z Dawidem i z Marcinem walczyliśmy tutaj na tym cały dzień. Każdy subwoofer to jest ponad 38 kg, więc przy tej przestrzeni, którą możecie zwrócić uwagę, tutaj w dwójkę jest ciężko, ciasno, przepraszam, nawet jednemu, a co dopiero wkładać te subwoofery. No ale tak jak widać na załączonym obrazku, chłopaki ze Śremu dali radę. Co do naszych wzmacniaczy, tak jak już wcześniej wspomniałem, jest to model 12,500 RMS-u, model serii Atom. I tutaj pokażemy Wam te produkty. Co do konfiguracji podłączenia tego, mamy dwa subwoofery, model DB3515, D1 seria. Podłączone na jednym wzmacniaczu. Wtedy podejrzewam, że ile, Michał, będziemy mieli? Tak koło 7-8 tysięcy RMS-u, tak? Powinno nam wyjść koło 8 tysięcy RMS-u na dwa subwoofery, więc przy takich... No, przy takim ustawieniu powinno to być najbardziej stosowne, no optymalne właśnie. O, tutaj jest bardzo dobre słowo, optymalne. Marcin wrócił, pokręcił już bateryjki. Dzięki, wujek z NASA. No, będziemy to teraz starać się włożyć i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Tak więc, co do naszego zasilania, to zasili nam cały system, czyli co tutaj mamy? Yakuza 5000, 5 lat gwarancji. 900 amper. No, 900 amper. Tak, panie Michale? Tak jest. A tak na poważnie, to dzięki uprzejmości Marcina Wójka, który pracuje w NASA,
składamy coś, co przypomina. Co to przypomina? Nie wiem. Michale, więc co tutaj mamy? Ile tutaj mamy amper? To jak wspomnieliśmy, Yakuza. 900 amperogodzin tu mamy. 900 amperogodzin. 4500 amper ciągłego poboru. 9000 w piku. No to proszę bardzo. Powinno nam to zasilić troszeczkę. A Yakuza pomoże do oświetlenia w tym oto projekcie. Także będziemy składać. Marcin kręci już trzeci dzień, ale pomału, pomału damy radę. Widocznie na końcówkę, nie? Już powinien. Ten był nie ruszony. Trwa właśnie ustawianie i strojenie wzmacniaczy. Jak wspomniałem wam, prędzej już na Kamiichi procesor będzie sterował nam całym systemem w projekcie Discovery. Jest to nowy model, który już niedługo będziecie mogli zobaczyć na naszej stronie. Tak więc trwa proces ustawienia wzmacniaczy. Michał Master, dajemy 200, prawda? No, jakże ludzie zawsze mówią, że tam na 30 do 60% dają, nie? No, to my dajemy tak. Gajna. 60%. Do samego końca i odbijamy panowie gaina troszeczkę do tyłu. Najlepsze ustawienia. Zostały nam jeszcze dwa piece do ustawienia i robimy bum bum. Tak więc taki mały update'ik z tego, co udało nam się zrobić przez te dwa ostatnie dni. Sobota i niedziela. Dziś już zakończymy ze względu na to, że muszę zedytować ten materiał wideo, tak żebyście o 18 mogli go zobaczyć. Też jesteśmy zmęczeni bardzo mocno po pracy. Odpaliliśmy system. Bardzo fajnie to gra. Na razie testy po to tylko, żebyśmy mogli zobaczyć, czy wszystko mamy ok. Tutaj na załączonym obrazku każdy z subwooferów otrzymuje w granicach 500 do 700 RMS-u, podłączony tylko i wyłącznie na jednym piecyku. Wszystko na 0,30 czy tam 40, 0,40 ohma, więc dostają maksymalnie, ja uważam, do 700 RMS-u na sztukę. Już niedługo, w następny tydzień, pokażemy wam o wiele, wiele więcej. Długi tydzień przede mną, sam zostaję w tym tygodniu. Jeszcze raz wielkie podziękowania dla Michała i Marcina ze Śremu, a z nimi możecie się już zobaczyć 21-23 w Kielcach na Dubit. Będzie tam Kadi, będzie tam Discovery, jeżeli dam radę go zrobić na czas. No i oczywiście postaramy się także przeprowadzić Audi. Widzimy się niedługo, łapki w górę, udostępniamy i pamiętaj, nie bądź chuj, obserwuj.